Michał Wałach, PCH24TV. Witam Państwa serdecznie. Raz ze mną jest Jerzy Wolak, witam Państwa, redaktor magazynu Polonia Christiana, znany również Państwu z naszego portalu. Panie Jerzy, w tym roku mamy 225. rocznicę przysięgi Tadeusza Kościuszki na krakowskim rynku. To chyba się cieszymy, tak? To jest okazja do świętowania. Czy się cieszymy? A z czego mamy się cieszyć? No ale jak to z czego? Czy Polak może zadawać takie pytania? No przecież jest walka, niepodległość, insurekcja, Kościuszko. No właśnie, wydaje mi się, że taki jest problem ze współczesnym Polakiem, że nie zadaje pytań. Czy może zadawać takie pytania? Polak powinien zadawać mnóstwo pytań, więcej pytań niż zadaje. Nie powinien przyjmować bezkrytycznie powtarzanych mitów. A jeżeli chodzi o Tadeusza Kościuszkę i jego insurekcję, no to cóż, no rzeczywiście było takie wydarzenie. Tadeusz Kościuszko powrócił z emigracji we Francji. Po drugim rozbiorze wszczął przygotowania do akcji zbrojnej, akcję zbrojną przeprowadził. Owszem, przysięgę na rynku złożył i składał ją przed Bogiem. Bardzo ciekawe zresztą, bo tekst przysięgi mocno deistyczny, jak sam Kościuszko zresztą. Zupełnie odbiegający od ówczesnych standardów tego typu wypowiedzi, zwłaszcza w religii, czy z odniesieniem do świętości. No i rozpoczęło się powstanie zbrojne, które trwało od marca do października. Zakończyło się klęską. No i tyle. I jak to się mówi, i tyle w tym temacie. No i z czego się cieszyć? Ale tak jak pan już wspomniał, nie zadajemy pytań. Może właśnie warto postawić takie pytanie o ideowe, takie światopoglądowe korzenie Kościuszki. Wspomniał pan już o tym, że Kościuszko wrócił z emigracji. On we Francji rozmawiał z tamtejszymi władzami, no przecież rewolucyjnymi. To był rok 1793, jak on tam był, tak, czwarty, to jest insurekcja. Rozmawiał z tymi władzami, to jest jakby kulminacja francuskiej rewolucji. On rozmawiał, rewolucyjna Francja toczyła wojny z koalicją antyfrancuską po ścięciu króla Ludwika XVI. Nic podobno Kościuszce nie obiecano, ale zachęcano do wzniecenia powstania i on taki, można powiedzieć, naładowany tymi rewolucyjnymi przekonaniami przyjechał tutaj, więc w takim razie rodzi się pytanie, na ile Kościuszko był, można powiedzieć, dzieckiem sprawy polskiej, a na ile Kościuszko był rewolucjonistą i jak te relacje się układały wtedy, tak? No bo jako katolicy musimy jednak stwierdzić, że sprawy duchowe, religijne są znacznie ważniejsze niż walka o państwo. No zdecydowanie, oczywiście. Kościuszko był dzieckiem sprawy polskiej do pewnego stopnia i jednocześnie był dzieckiem sprawy międzynarodowej, czy też sprawy rewolucyjnej podówczas. A przede wszystkim był dzieckiem swoich czasów. Był on człowiekiem o zapatrywaniach bardzo postępowych, jak na ówczesne standardy, czyli antymonarchicznych, antyklerykalnych, generalnie buntowniczych wobec panującego porządku. Jeśli dobrze pamiętam, był na tyle nawet antymonarchiczny, że wyrzucał Napoleonowi Bonaparte, że nie będzie go popierał, kiedy Napoleon miał ten epizod, nazwijmy to, Polski, nie będzie go popierał, no bo on jest grabarzem rewolucji. Tak. Czyli to pokazuje, na ile rewolucyjny był Kościuszko, skoro nie podobał mu się Bonaparte. Tak, tak, tak. Kościuszko był zdecydowanie typem rewolucjonisty tej pierwszej fazy, jakobińskiej, prawda? Rewolucji, która przemienia ten porządek stary, która go kruszy. Natomiast Napoleon do rewolucji, można powiedzieć, że ten typ rewolucji powstrzymał i zaczął jednak porządkować. Owszem, rozprzestrzeniał tę rewolucję, ale już w inny sposób. W sposób, który sięgnął po elementy porządku jednak. Co nie podobało się nie podobało się rewolucjonistom pierwszej fazy, których zresztą musiał rozpędzić, tak? A Kościuszko był bardziej człowiekiem dyrektoriatu niż Napoleona, więc
No więc wracając do jego, zapatrywań, wydaje mi się, że on to godził. Ówcześni rewolucjoniści godzili to, ponieważ godzili dwa paradygmaty, walki o, walki rewolucyjnej, o przemianę świata i jednocześnie walki o Polskę. Polska była wtedy w trudnej sytuacji, Polska była, właśnie ginęła i rewolucjonistom ówczesnym wydawało się, że to będzie najlepszy moment, żeby Polskę wskrzesić, ale jaką wskrzesić? Już tą rewolucyjną, już tą nową, na modłę francuską. Czyli można powiedzieć, Kościuszko mówił Polska tak, a my musimy postawić pytanie, jaka Polska, jakiej chciał Polski, bo niewątpliwie chciał jej. No pytanie, czy ta Polska marzeń Kościuszki nam by się podobała, bo znamy chociażby już z czasów późniejszych, 1814 rok, o ile dobrze pamiętam, list do księcia Czartoryskiego, w którym, jeśli się nie mylę, Kościuszko pisał tam o dogmatach bardzo krytycznie, że są po to, żeby ogłupiać lud, straszenie ludu. Piekłem uznawał właśnie tak bardzo krytycznie w takim duchu no, skrajnie antyklerykalnym, czyli w takim razie Polska naszego bohatera, który jest przez wszystkie epoki, przez te ponad 200 lat czczony, Polska naszego bohatera to nie jest Polska naszych marzeń. Nie, zdecydowanie. To nie jest Polska katolicka. To, co Kościuszko opisał i mówił, no mniej więcej sprowadzało się do hasła, które nieco później wygłosi Marx, mianowicie religia opium dla ludu. To jest tego typu retoryka. No i Kościuszko takiej Polski nie chciał, zresztą nie tylko on. Wszyscy nasi oświeceni opowiadali się właśnie za modelem świeckim, za rozdziałem Kościoła od państwa, a co za tym idzie, za usunięciem wpływu nie tylko Kościoła instytucjonalnego, ale w ogóle religii katolickiej na życie obywateli, na wychowanie młodzieży. Tak myśleli Staszic, Kołłątaj, Niemcewicz, wszyscy ci, można powiedzieć, guru polskiej niepodległości. No. Możemy powiedzieć, że to jest za sprawą właśnie takich ich poglądów, to jest swego rodzaju taki klucz do sukcesu, bo to są bohaterowie, mówimy o Kościuszce, ale pan też wymienił tutaj chociażby Staszica, to są bohaterowie, którzy pasowali w każdej epoce. No dzisiaj mamy szkoły imienia Tadeusza Kościuszki. Nie inaczej było w przeszłości. Druga Rzeczpospolita, no przecież PRL, Kościuszkę, no kościuszkowcy przecież ja bym nie powiedział, że oni pasowali w każdej epoce, tylko oni pasowali do tej epoki, którą sami wytworzyli, czy pomogli wytworzyć. To jest, PRL jest w prostej linii kontynuacją ducha rewolucji francuskiej, tak, bo rewolucja bolszewicka jest jej kontynuacją, więc w wieku XVIII, w okresie tak zwanego oświecenia, które de facto było wielkim zaciemnieniem, powstał właśnie ten nowy paradygmat społeczny. To będzie społeczeństwo pozbawione przesądów, będzie to społeczeństwo nowoczesne, będzie to społeczeństwo otwarte, czyli przede wszystkim niekatolickie. Głównym celem ataku rewolucji było zniszczenie rewolucji francuskiej, było zniszczenie Kościoła katolickiego. A jeśli to się zupełnie nie uda, no to to przynajmniej osłabienie jego wpływu. Ale tego się nie dało zrobić tak po prostu, zwłaszcza w Polsce, nie dało się tego zrobić po prostu dekretem, nie dało się tego zrobić no, jednym pociągnięciem pióra czy szabli, ponieważ naród był zbyt katolicki, więc trzeba było ten cel wpleść w cel szerszy i bardziej akceptowalny dla narodu. To bardzo sprytne. Bardzo sprytne. No lewica zawsze sprytnie się posługuje tego typu metodologią. No lewica jest sprytna, bo jej ojciec jest sprytny, można powiedzieć. Jest ojcem sprytu i przebiegłości. Czy może nawet cwaniactwa bardziej? Tak, zdecydowanie. Tu chodzi o skuteczność. I skuteczność, rewolucja francuska, skuteczność w takim najgorszym rozumieniu tego słowa miała. Jeśli spojrzymy na te ponad 200 lat od rewolucji, no to świat po rewolucji wygląda nawet dalej, niż mogliby sobie pomarzyć, wymarzyć ojcowie rewolucji francuskiej, chociażby jeśli spojrzymy na ustroje. Oczywiście. Wtedy praktycznie cały świat był monarchiczny,
dzisiaj jakieś drobne gdzieś tam pozostałości i te monarchie, które i to są no to jest... stricte dekoracyjne. Cały świat jest obecnie rewolucyjny i jest dzieckiem rewolucji XVIII wieku, nie tylko francuskiej, bo nie zapominajmy, że w Ameryce Północnej mniej więcej w tym samym czasie toczyła się inna rewolucja. I tam też Kościuszko był. Tam też Kościuszko był, jak najbardziej. I on nasiąkał tymi doświadczeniami, czy tą ideologią, zarówno we Francji, jak i później w Ameryce. To są dwie rewolucje pokrewne, można powiedzieć bliźniacze, tylko przeprowadzone inaczej. Po to, żeby jedna rewolucja wielka przez duże R osiągnęła większą skuteczność. To jest dokładnie to, co Plinio Corrêa de Oliveira mówił na temat tempa rewolucji. Rewolucja szybkiego marszu i rewolucja wolnego marszu. I rewolucja, która następuje gwałtownie, radykalnie i taka, która w sposób powolny, pełzająco wnika w struktury świata. To widzimy właśnie doskonale na przykładzie rewolucji francuskiej. Tak. Rewolucja w tej fazie początkowej po roku 1789, te kilka lat, no ostatecznie upadła, ale spowodowała takie spustoszenie i tak się rozprzestrzeniła, tak, że w delikatnej formie rok po roku, miesiąc po miesiącu przetwarzała społeczeństwa, narody Europy i można powiedzieć w dużym skrócie, dzisiaj mamy to, co mamy. Oczywiście, że tak. A jednocześnie za oceanem toczyła się, jeszcze wrócę do tego, inna rewolucja pokrewna, która tak samo wywracała stary świat. Wywracała stary świat, ale powoli, stopniowo, bardziej strawnie i niejako w opozycji do rewolucji francuskiej. Tymczasem oblicze dzisiejszego świata zostało przez obie rewolucje ukształtowane. Prawda? Ten świat, który dzisiaj mamy, ma się nijak do świata sprzed roku, sprzed powiedzmy roku 1770 mniej więcej. Nijak, zupełnie. To jest zupełnie inna struktura społeczna, inne podejście do władzy, inne podejście do religii, inne rozumienie nadprzyrodzoności, inna w ogóle filozofia życiowa. To jest coś absolutnie innego i to zaistniało za sprawą tych rewolucji, nawet za sprawą jeszcze, XVIII wieku. Nawet bym jeszcze dodał, patrząc na historię Polski, o której teraz dzisiaj rozmawiamy, że i bohaterowie są inni. Jeśli spojrzymy chociażby pierwszy z brzegu, Jan III Sobieski, tak jest, wielki bohater, XVII wiek, pobożny człowiek, zwycięstwo nad Turkami i inny bohater przełomu XIX-XX wieku, Józef Piłsudski. To też jedna z takich postaci, które w Polsce są czczone, a co do których można mieć co najmniej sporo zastrzeżeń. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Tu się zupełnie zmienił typ bohatera. Właśnie XIX wiek to przyniósł. I my w tym paradygmacie XIX-wiecznym, romantycznym żyjemy do dzisiaj. Człowiek mniej więcej obeznany z historią, zapytany o bohaterów narodowych, wymieni głównie tych XIX-wiecznych albo, no tak powiedzmy, pomiędzy rokiem 1794 a 1918. To są ci najważniejsi bohaterowie narodowi. No jeszcze potem być może jakichś bohaterów z czasów II wojny światowej, czy ostatnio ludzi niepodległościowego podziemia walczącego z komuną. Natomiast ale to są czasy najnowsze. Naszą świadomość kształtowali głównie bohaterowie XIX wieku, czyli ci bohaterowie rewolucyjni. Polacy są wówczas, nie zapominajmy, cynglami rewolucji światowej. Polacy są we wszystkich rewolucjach. Tak się nam pechowo złożyło, że nasi zaborcy, wszyscy, byli filarami ówczesnego porządku społecznego. A Polacy, chcąc odzyskać niepodległość, siłą rzeczy musieli walczyć z tymi filarami, więc musieli je podkopywać. Nawet nie wszyscy musieli być rewolucjonistami z ducha, nie wszyscy musieli chcieć zmian społecznych, ale nie bardzo mieli wyjście. No, i to jest straszliwy paradoks i to jest nasze straszne przekleństwo. To jest straszna rzecz dla katolickiego narodu, że tak, chcąc odzyskać swoją niepodległość, tak, którą jest, miał przez wiele, wiele wieków, piękna historia, chcąc ją odzyskać, Polacy musieli sprzeciwić się
Tak. Krajom, które broniły starego porządku przed właśnie rewolucją we Francji. Tak. Przecież to nie jest tylko rewolucja, tak zwana Wielka Rewolucja Francuska. W XIX wieku mamy również rewolucję i cały szereg rewolucyjnych różnych wydarzeń w całej Europie, które powoli właśnie delikatnie przemieniały świat, a Polacy, tak jak pan zauważył, byli niestety no, z przyczyn patriotycznych bardzo często w tej awangardzie rewolucji, co jest tragedią naszych dziejów, ale teraz, jak pan powiedział, musimy stawiać pytania, że Polacy za mało pytań stawiają, właśnie. Tak pan powiedział. Więc ja postawię takie pytanie, no to co teraz z tym zrobić? Jak to przepracować? Bo mamy pewne dziedzictwo, romantyzm, XIX wiek, no dalej się czyta w szkołach bardzo wielu autorów epoki romantyzmu. I to wszystko wsiąka. Także nasi politycy bardzo często odwołują się do takiej retoryki mocno romantycznej. Bohaterowie, których czcimy, to są często bohaterowie tacy straceńcy, którzy zginęli i nie odnieśli sukcesu. To warto oczywiście o ich bohaterstwie pamiętać. Natomiast mało w Polsce się docenia takich, którzy na przykład przeżyli albo odnieśli sukces. Dyplomaci, jacyś społecznicy, pojęcie pracy organicznej byli nieco późniejsze niż romantyzm. Więc jak to przepracować, żebyśmy jednak wyzwolili się z tego troszeczkę błędnego koła takiego romantycznego uniesienia, które jest no właśnie jednak rewolucyjne? No właśnie poprzez zadawanie pytań, poprzez zastanawianie się, tylko przez zadanie pytania podejmujemy proces zastanowienia. Takim kluczowym pytaniem powinno być już to, które jest jak znane od starożytności, już starożytni Rzymianie pytali cui bono, czyje dobro, jakie dobro z tego płynie, z tych wszystkich działań. No popatrzmy chociażby na insurekcję kościuszkowską. Jakie dobro wypłynęło z tego zrywu? Jakie? Nie, żadne. Cała insurekcja trwała 8 miesięcy. Odbyła się znaczy, bitwa zwycięska, która rzeczywiście może tchnęła jakiegoś takiego ducha w tych powstańców i podniosła ich i pokazała, że Rosjanie nie są niezwyciężeni, ale to była tak, jedna zwycięska bitwa, kilka potyczek, jedna bitwa przegrana, ale jeszcze nie kończąca wszystkiego i wreszcie bitwa, w której ta ruchawka poniosła całkowitą klęskę pod Maciejowicami. Kościuszko dostał się do niewoli. Tyle. Na co liczył? Na co liczył? No, jako dywersja odciągająca uwagę Rosji i Prus od Francji. Udało się, jak najbardziej. Oba kraje, które mogły interweniować we Francji, zajęły się Polską. Natomiast co przyniosła Polsce? No, trzeci i ostatni finalny rozbiór. No więc jakie dobro? Czy nie lepiej było, zostawszy z tym kadłubkiem, trwać na przekór? Przecież w Petersburgu bardzo silna frakcja dążyła do całkowitej likwidacji państwa polskiego. Więc na złość tym Moskalom trzeba było się trzymać. Trzeba było pokazać, że nie, tutaj będziemy trwać. Zmieniły się szybko czasy i car Paweł już był osobą o wiele bardziej przyjazną sprawie polskiej. Zresztą nawet plotki, że może był synem Poniatowskiego, choć to jest oczywiście rzecz nie do zweryfikowania, ale wystarczyło pewien czas przeczekać, tak. Nie rzucać się tak w takim przypływie emocji takich romantycznych, kontynuować pracę taką organiczną, no, pojęcie późniejsze, ale która wtedy już pod koniec XVIII wieku miała miejsce i czekać na rozwój wypadków może byłoby lepiej. No, problem też jest taki, broniąc w tamtych polityków XVIII wieku, że oni nie wiedzieli jednak tego, co my wiemy. Natomiast to jest tylko jedna linia obrony. Inna sprawa jest taka, że wielu z nich było po prostu rewolucjonistami i to już jest rzecz, której obronić się nie da. Zdecydowana większość, powiedziałbym, była rewolucjonistami. Myślała w sposób rewolucyjny, jak na ówczesne standardy, ale ja bym jednak bronił takiego podejścia, tego spojrzenia post factum z naszych czasów. Po pierwsze, my powinniśmy to robić, ponieważ my widzimy owoce, a podstawą podejmowania wszelkich działań powinno być patrzenie, jakie owoce przyniesie, spodziewanie się efektów.
Pan Jezus w Ewangelii Świętego Mateusza mówi, po owocach poznacie ich, więc już zabierając się za cokolwiek, powinniśmy mieć te owoce na względzie, a my te owoce znamy, prawda? Więc do nas należy komentarz. A z drugiej strony, patrząc z punktu widzenia Kościuszki, nie tak dawno, parę lat wcześniej, wybuchło inne powstanie, znacznie większe, myślę o Konfederacji Barskiej, mające na celu złamanie dominacji rosyjskiej w Polsce. Rzeczpospolita była wielokrotnie większa, przed wszystkimi zaborami, wielokrotnie ludniejsza. I co? I nie udało się. I to powinno dać do myślenia i Kościuszce, i jego kolegom, gdyby rzeczywiście mieli na względzie dobro Polski. Skoro nie udało się Konfederacji Barskiej, w ogromnej Rzeczypospolitej, ludnej, bogatej, którą było stać na wystawienie licznego wojska, na opodatkowanie się, na stawienie czoła Rosji. Wtedy Polskę było na to stać. To czy stać było ten kadłubek taki liczący 200 tysięcy kilometrów kwadratowych? Ja wiem, to jest ile co, jak Białoruś obecna? A z drugiej strony kraj tej wielkości mógł trwać. Oczywiście zabory znacznie tę okrojoną Rzeczpospolitą osłabiły i no właściwie te sztucznie wyznaczone granice praktycznie bardzo utrudniły czy to handel, wymianę i w ogóle kontakty z resztą kraju, ale mimo wszystko. Czy wyjściem jest porywać się z kosą na armaty? No, słyszy się i to jest bardzo częsta retoryka. A co, mieliśmy tak patrzeć, jak nam kraj ginie i tak ginąć z nim bez dania żadnego oporu? Nie, Polacy wtedy nie ginęli. Nikt ich nie eksterminował. Inaczej. Pan tak wspomniał o Konfederacji Barskiej, naszła mnie taka teraz refleksja, że brakło nam Polakom trochę szczęścia, bo Konfederacja Barska była pod hasłami pobożnymi, religijnymi, Matka Boża na sztandarach. Jednocześnie walczyliśmy o Polskę. W tym samym czasie, no to epoka oświecenia, można powiedzieć, święciła triumfy. Do carycy rosyjskiej pisał Voltaire. A my tutaj z naszą racją pobożną, cały świat był wtedy po drugiej stronie, po stronie rewolucyjnej. Kiedy Polska tak się nieszczęśliwie złożyła, walczyła o swoją niepodległość pod sztandarami, no już nie katolickimi, tylko rewolucyjnymi, wtedy cały świat okazało się, jakby to ładnie ująć, stanął po drugiej stronie, po tej stronie obrony porządku. Mieliśmy tutaj troszeczkę, można powiedzieć, takiego dziejowego pecha. Gdyby na przykład inne oblicze światopoglądowe miały te dwa nasze zrywy, może rzecz potoczyłaby się inaczej. Gdybyśmy na przykład sprawę katolicką utrzymywali cały czas na sztandarze, także walcząc o niepodległość, nie kontaktując się z rewolucjonistami, nie grając do ich bramki. Być może sprawa potoczyłaby się inaczej, ale to jest oczywiście historia alternatywna. Natomiast jeśli pan mówił już o owocach, które znamy konkretnie, już nie takie powiedzmy alternatywne jakieś wizje, to możemy również spojrzeć szerzej na połączenie sprawy Polski, polskości, walki o niepodległość z tym ruchem rewolucyjnym. No bo jeśli spojrzeć w szerokiej perspektywie, no nie tylko tego wycinka insurekcji kościuszkowskiej, ale całego XIX wieku i później, to tak naprawdę nam się to i tak nie opłaciło. No zdecydowanie nam się nie opłaciło. W ogóle te ruchy insurekcyjne, cały XIX wiek nam się nie opłacił, można powiedzieć, pod tym względem, no bo to jest nieustanna strata, prawda? Co udało się jakoś odrobić, i to właściwie nie własnymi siłami, to w kolejnych powstaniach traciliśmy. Księstwo Warszawskie, namiastka niepodległości, prawda? Praktycznie zostało nam podarowane. Owszem, śmiałym manewrem udało się je powiększyć kosztem Austriaków, ale jeśli popatrzymy z późniejszej perspektywy, to kto wie, czy nie lepiej by było, gdyby ta ofensywa księcia Józefa się nie udała i księstwo warszawskie pozostało małe, ponieważ z tego księstwa warszawskiego powstało później Królestwo Polskie, prawda? I te ruchy insurekcyjno-rewolucyjne
rozpoczynały się właśnie tam. Natomiast zabór austriacki, to jednak pamiętajmy, był zabór katolicki. I to, że akurat, na początku rządził w Cesarstwie Austro-Węgierskim Józef II, który miał prawdziwego hopla na punkcie reformowania kościoła, w bardzo złym tego słowa znaczeniu, to jednak nie zmienia faktu, że kraj pozostał katolicki i nie mieliśmy z Cesarstwem Austriackim aż takiego punktu spornego, jak mieliśmy z pozostałymi zaborcami, z prawosławną Rosją czy protestanckimi Prusami. Także tutaj element religijny nie powodował wrogości, a to jest bardzo ważne. Religia jest konstytutywnym czynnikiem życia społeczeństwa, więc na to tak trzeba spojrzeć. Później to Królestwo Polskie, prawda? Co udało się jakoś wypracować, co tam tą jakąś namiastkę niepodległości, tylko ją pieścić, tylko ją rozwijać, no to pogrzebało ją powstanie listopadowe. Zresztą zwraca się uwagę na to, że wybuchło w interesie powstania w Europie Zachodniej, żeby nie interweniowała tam Rosja. No właśnie o to chodzi. Tutaj jak popatrzymy na wszystkie nasze powstania, to one zawsze mają jakąś korelację z wydarzeniami gdzieś tam na Zachodzie i jakiejś wielkiej polityki, prawda? Proszę spojrzeć, 1791, Ludwik XVI jest w niewoli, państwa zachodnie rozważają wspólną ofensywę na Francję celem przywrócenia monarchii. Rosja zawsze jest przychylnie nastawiona do takich pomysłów, więc najprawdopodobniej też zostanie w to wprzęgnięta. Zresztą rok 1848 pokaże, że Rosjanie potrafią tłumić rewolucję nie tylko u siebie, ale i na Zachodzie. No i nagle w sposób, który trudno inaczej opisać niż w swoisty zamach stanu, w Polsce zostaje wprowadzona Konstytucja 3 maja, wywracająca cały dotychczasowy porządek, co musi budzić zaniepokojenie Petersburga. No i wzbudziło zaniepokojenie Petersburga, a jak Petersburga, to i Berlina. No więc następuje interwencja, następuje drugi rozbiór Rzeczypospolitej, a jednocześnie uwaga Prus i Rosji zostaje odwrócona od Francji. We Francji zwycięża rewolucja. Aby ją umocnić, wybucha insurekcja kościuszkowska, aby tam rewolucja mogła dokończyć swojego dzieła. Później w 1830 roku w listopadzie wybucha powstanie listopadowe, aby odwrócić uwagę świata kontrrewolucyjnego od Belgii, w której właśnie wybuchła masońska rewolucja. Rok 1863. Dziwnym trafem na terenie Rzeczypospolitej wybucha rewolucja, właśnie kiedy na terenie Stanów Zjednoczonych toczy się ciężka wojna domowa o bawełnę, prawda? No więc jakoś to dziwnie wygląda wszystko, prawda? 1848 rok, tak samo. Fala tak zwanej wiosny ludów przelewa się przez Europę, nie omija ziem polskich. No więc tu ta korelacja jest ogromna. Hasło za wolność waszą i naszą, w tej kolejności, najpierw za wolność czyjąś, a dopiero później w interesie nas, a nawet może w interesie nas już niespecjalnie. Tylko tak się zastanawiam, jeśli z tej perspektywy tak się toczyła nasza historia, tak liderzy prowadzili różne działania i my z tej perspektywy też patrzymy bardzo często na historię. No niestety chyba taki jest główny nurt spojrzenia na dzieje. To teraz tak się zastanawiam, czy nie ma potrzeby na nowo napisania historii, w tym sensie, że przejrzenia podręczników i spojrzenia na to wszystko nieco inaczej. No już te wydarzenia, o których mówimy, Kościuszko, rewolucja francuska, na tyle dawno się wydarzyły, że moglibyśmy się chyba pokusić o takie nowe spojrzenie, o rozważenie tego wszystkiego na nowo, na spokojnie. Zdecydowanie jest taka potrzeba. Taką potrzebę przede wszystkim stworzyła zmiana systemowa, tak zwane obalenie komuny, prawda? No, PRL odszedł do lamusa, a całe dziedzictwo PRL-u pozostało, prawda? Już nie mówię, że zostali ludzie PRL-u, ale zostały wytwory
jego, bardzo szkodliwe, została historia, rozumienie historii, nauczanie historii. Szczególnie tutaj jest bardzo wiele do zrobienia. Cały czas w nauczaniu historii myśli się tym paradygmatem lewicowym, który PRL nawet nie wprowadził, ponieważ ten paradygmat był obecny już w Rzeczypospolitej międzywojennej, a także w XIX wieku. On się w XIX wieku wykuwał, ale PRL go jedynie umocnił. I to chociażby powinno dać impuls do przemyślenia historii, do przewartościowania postaw, do przewartościowania pojmowania różnych mechanizmów historii. I to się częściowo, tak można powiedzieć, kamuflażowo stało. Natomiast żadnej głębokiej akcji tutaj nie przeprowadzono, a Polakom potrzebna jest głęboka rewizja historii od XVIII wieku. Gdzieś tak mniej więcej od połowy XVIII wieku, od momentu, albo nawet od początku, może datą graniczną jest tutaj 1708, bitwa pod Połtawą, prawda, kiedy Rzeczpospolita traci suwerenność. Może 1717, traktat Czechorów. No, w każdym bądź razie XVIII wiek, kiedy Rzeczpospolita traci suwerenność, bo suwerenność tracą jej elity. Tracą suwerenność mentalnie i duchowo. Jeżeli magnateria staje się płatną agenturą państw stojących niżej cywilizacyjnie i de facto mniej się liczących, to jest coś bardzo dziwnego co najmniej. No i tu od tego momentu należy zacząć badać. No skoro tak się wtedy wydarzyło, to czy nie może się to wydarzyć w przyszłości? Czy to się aby teraz nie dzieje? No tak, warto, żebyśmy mieli w pamięci to przysłowie, że człowiek mądry uczy się na błędach cudzych, a nie na swoich. Tak. Co prawda to są błędy w jakimś sensie nasze, no bo to są nasi rodacy, ale to nie konkretnie my, nie to nasze pokolenie, tylko jednak przodkowie, nasi Polacy żyjący w poprzednich wiekach. Ale właśnie tak jak pan zwrócił uwagę, rewizja historii jest również potrzebna z tego powodu, że tak naprawdę nasze elity były uzależnione i przyzwyczajone do sytuacji, gdzie w Polsce stacjonują tak naprawdę obce wojska. Tak jak pan wspomniał, jeśli dobrze pamiętam, 1717 Sejm Niemy, od tego czasu wojska rosyjskie są w Polsce. Tak. Przez cały czas. To jest tak naprawdę krótki okres II Rzeczypospolitej, gdzie tych wojsk nie było, a potem cały czas do roku 1993, kiedy armia już nie radziecka, a rosyjska opuściła nasz kraj. Więc to jest, jeśli dobrze liczę, no ponad 200 lat. Blisko 200 lat. Tak. I my przez te 200 lat żyjemy właśnie w takim typie mentalności. Jesteśmy narodem pod okupacją, jesteśmy niesuwerenni i kombinujemy, bo to nawet trudno nazwać myśleniem, to jest, tu pan wspomniał o cwaniactwie. To jest właśnie taka mniej więcej sytuacja. My kombinujemy, my próbujemy cwaniacko coś ugrać, jak w tej sytuacji funkcjonować. W Polakach nie ma myślenia suwerennego. Jesteśmy obywatelami dużego, silnego kraju, bogatego, który rośnie w siłę i coś znaczy na arenie międzynarodowej. Nie, takiego myślenia nie ma. Ale nie może być z drugiej strony, ponieważ Polacy są narodem, który de facto nic nie ma. Nie ma takiego myślenia u naszych rządzących, u polityków, wśród tak zwanych, w cudzysłowie, elit, że na przykład możemy się postawić. Bo od początku XVIII wieku nie mogliśmy, nie potrafiliśmy. Teraz przecież jest wiele takich sytuacji, w których możemy powiedzieć stop, to nie jest zgodne z naszym interesem, szanujemy się, możemy handlować, ale tej rzeczy dla was nie zrobimy. A chociażby ostatnie lata pokazują, że w Polsce panuje takie myślenie, jak przez te około 200 lat, tak? Zmienia się pan, ale cały czas jest jakiś
nadzorca, jakiś protektor, no i ta Polska, która w czyichś rozgrywkach jest umaczana, tak jak pan powiedział, no przełom wieku XVIII i XIX i cały wiek XIX pokazał, że Polska była rozgrywana wbrew własnym interesom. Tak, Polska była przedmiotem, nie podmiotem polityki i to myślenie takie przedmiotowe, niepodmiotowe w dalszym ciągu jest obecne, zwłaszcza u tak zwanych elit, zwłaszcza u polityków, u ludzi, którzy podejmują działalność publiczną. To jest trudno wytłumaczalne i to jest niewiarygodne wręcz, ale tak ta sytuacja wygląda. Elity polityczne w Polsce niejako automatycznie przyjmują rolę lokaja. To od 200 lat mamy obcego pana, tak jak pan tu zauważył, i jakoś musimy się z tym panem ułożyć i właściwie to jego interes przeważa, a my co najwyżej zbierzemy jakieś okruchy. Z taką polityką daleko nie zajedziemy. Taka polityka nie wytworzy silnego, suwerennego kraju, a przecież to jest zadaniem każdego państwa i jego władz. Dbanie o rozwój tego państwa, o bogacenie się obywateli, o ich jak najlepsze, jak najwygodniejsze, jak najbezpieczniejsze życie, prawda? Właściwie państwo powstając ma na celu stanie się mocarstwem. Tak jak firma, która powstaje, ma na celu jak największy rozwój i jak najlepiej, a najlepiej by było, stanie się potentatem globalnym, prawda? Czy nasi rządzący myślą o tym, aby Polska stała się mocarstwem, aby Polska stała się liczącym podmiotem na arenie międzynarodowej, ci obecni? No ja jakoś tego nie widzę. Ale widzimy w takim razie bardzo wyraźnie, jak wielka jest potrzeba sprawdzenia uważnie naszych podręczników, na tego, co jako Polacy wiemy o historii, jak rozumiemy historię. I to nie jest tylko potrzeba dla historyków, dla pasjonatów czy dla publicystów. To jest realna potrzeba dla polityków i dla każdego Polaka. Oczywiście, tak jak powiedział Józef Szujski, fałszywa historia jest mistrzynią fałszywej polityki. Jeżeli błędnie postrzegamy przeszłość, to błędnie będziemy budować przyszłość, błędnie będziemy układać sobie teraźniejszość, która na przyszłość rzutuje. Także to przeszłość jest fundamentem, na której musimy budować. A z kolei Norwid powiedział, historia żyje i to jest prawda. Wszystko, co się wydarzyło w przeszłości, rzutuje na stan dzisiejszy. A teraźniejszość to jest przecież tylko krótka chwila, to jest mgnienie oka. Także tak naprawdę to wszystko rzutuje na przyszłość. Jak mówi Biblia, ojcowie jedli gorzkie owoce, a synom ścierpły zęby. I właśnie tak ta sytuacja wygląda. To jest dokładnie to, cokolwiek uczynimy dzisiaj, odbije się to na przyszłych pokoleniach. Każdy błąd, jaki popełnimy dzisiaj, dotknie przyszłe pokolenia. Tak samo jak te błędy, które popełnili nasi przodkowie, dotykają nas. I powinniśmy to widzieć, powinniśmy zadawać pytania. Przede wszystkim, cui bono, czyje dobro, jakie dobro, płynie z tego czy z innego działania. Czy jest to dobre dla Polski, czy jest to dobre dla Polaków, czy jest to dobre dla świata wreszcie, ale przede wszystkim dla nas, bo bliższa koszula ciału i to jest prawdziwie katolicki porządek, kręgów zainteresowania, prawda? Najpierw troszczymy się o naszych najbliższych, później troszczymy się o nasze otoczenie, jakąś małą ojczyznę, później troszczymy się o nasz kraj, ojczyznę naszą, a dopiero później ratujemy świat czy wieloryby, jeżeli mamy taką możliwość, prawda? My byśmy chcieli walczyć za wolność waszą, a naszą przy okazji. Tak, a teraz to już nawet niżej zeszło, bo teraz to wieloryby będziemy ratować głównie i to nie jest żart w tym momencie. Wydaje mi się, że jeśli by tak przeprowadzić badania w młodym pokoleniu, to mam wrażenie, że znacznie więcej znalazłoby się takich, którzy chętniej ratowaliby wieloryby niż Polskę. Miejmy nadzieję jednak, że tak źle nie jest, choć pewności nie mamy, ale z tymi mądrymi cytatami z Szujskiego, z Norwida, z Pisma Świętego i z myślami starożytnych zostawiamy Państwa i dajemy pod Państwa refleksję, kwestię rewizji
nawet nie rewizji, kwestię ponownego napisania historii, przemyślenia historii. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję. Był z nami pan Jerzy Wolak. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Michał Wałach. Do usłyszenia.